Oliwia ma dopiero 4 latka, ale cierpienie, jakie ją w życiu spotkało, jest nie do opisania. Dziewczynka choruje na porażenie mózgowe, wrodzone zapalenie płuc oraz niedoczynność tarczycy. Pomocną dłoń wyciągnął zespół Rebelianci ze Strzelec Opolskich, organizując koncert charytatywny. Oliwia urodziła się jako wcześniak. Nigdy nie stanęła samodzielnie na nóżkach. Mimo negatywnej diagnozy wystawionej przez lekarzy, matka Oliwii nie poddaje się i walczy o zdrowie córki. Walczyliśmy od początku, jak tylko Oliwia została zdiagnozowana jako dziecko z porażeniem mózgowym. Nie mogłam się pogodzić z tą diagnozą. Walczyłam w różny sposób, szukałam pomocy wszędzie. No niestety, wszędzie, jak to się mówi, byłam odpychana. Dziewczynka pomimo ograniczeń zdrowotnych pozostaje pogodna i uśmiechnięta. Bardzo dobrze rozwija się umysłowo. Lubi rozmawiać, śpiewać, chętnie uczy się nowych rzeczy i poznaje świat. Wszystko rozumie, śpiewa, mówi, uczy się angielskiego, jest bardzo inteligentna. Rebelianci zgodnie twierdzą, że nie potrafili przejść obojętnie obok potrzebującej Oliwki. Spełnili również jedno z jej marzeń. Wystąpiła obok nich na scenie. Zauważyłem, że są to ludzie ze Strzelec. Współpracuję na co dzień z rebeliantami. Zadzwoniłem do chłopaków, porozmawialiśmy. Stwierdziliśmy, że możemy zorganizować taki koncert. No i mamy dzisiaj tego efekt. W taki sposób możemy jedynie pomóc. No, jesteśmy zespołem muzycznym, gramy rocka i mówimy... Można w ten sposób uzbierać jakieś fundusze na rehabilitację dziecka. W sali widowiskowej Strzeleckiego Ośrodka Kultury zaprezentowało się 3 zespoły. Twierdzili, że występ w tak słusznej sprawie to czysta przyjemność. Graniem również można nieść pomoc. Trzeba naprawdę zachęcać ludzi, którzy tam po prostu coś tworzą w jakikolwiek sposób. Niech pomagają, to jest najważniejsze. Tym, którzy naprawdę potrzebują tej pomocy. Droga, jaką musi pokonać Oliwia, jest jeszcze długa i pełna trudności. Jednak zarówno ona, jak i matka walczą dzielnie. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że przy pomocy ludzi dobrego serca pewnego dnia marzenia się spełnią i ujrzymy Oliwkę stawiającą samodzielnie pierwszy krok.